Takie śpiewy będą na filmie normalnie. 71 stopni Celsjusza, jeszcze troszkę za mało. Dobra, podgrzewa się 22 litry wody i dzisiaj warka numer 123 Juicy Sour. To będzie pierwszy etap, pierwsze gotowanie, bo jutro albo pojutrze będzie kolejne, bo nie będę zostawiał tutaj żywych laktobacillusów. Po pierwszym gotowaniu dodam do brzeczki tylko laktusy, żeby zakwasiły ją, a potem będzie drugie gotowanie i poleci już reszta dodatków. Jakie to będą dodatki? No generalnie w Juicy Sour za dużo ich nie ma. Dodam tylko odrobinę soli. No i oczywiście, żeby było to Juicy Sour, no to poleci jeszcze laktoza. Laktozę mógłbym dodać teraz, ale nie chcę jej dodawać przed zadaniem laktobacillusów, tak żeby laktobacillusy miały jak najczystszą brzeczkę bez żadnych dodatków. No i laktoza poleci dopiero przy drugim gotowaniu. Dobra, jaki będzie zasyp tego piwa? Nie wiem jeszcze, muszę przeczytać. Jeżeli chodzi o zasyp tego piwa, no to jest dosyć prosty. Tutaj mam ściągę. Słód pilzneński, 2 kg będzie to słód podstawowy, którego będzie najwięcej w tym zasypie. Słód pszeniczny 800 g. Słód owsiany, który będzie wnosił wagowo 200 g. No i dopełnią to jeszcze płatki owsiane, których będzie 250 g. W sumie 3,5 kg zasypu. No i do tego zasypu jeszcze będzie wchodziła laktoza. Laktozy będzie 250 g, która wniesie do piwa plus minus jakieś 2 BLG, nie więcej. No i jeżeli chodzi o styl Juicy Sour, styl nowy, który chyba tak naprawdę do Polski został wprowadzony przez browar Monsters. Oni chyba tam pierwsze te Juicy Sour zrobili, potem chyba zrobili jakąś kooperację z Ale Browarem. No i chyba tyle. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne browary ważyły te piwa, no ale styl sam w sobie jest mega ciekawy, bo łączy w sobie balans kwaśności i słodyczy. Kwaśność od laktobacillusów, słodycz od laktozy. Szczerze powiem, że bardzo mi chyba gra to połączenie, ten cały balans. Zobaczymy, czy on zostanie osiągnięty w tym moim piwie. No i Juicy Sour nie obeszłoby się jeszcze oczywiście od owoców. No a z owoców pójdzie to już dopiero później na cichą fermentację. Chyba jeden z najlepszych owoców, który można dodać do piw kwaśnych, ogólnie owocowych, czyli egzotyczna marakuja. Robiąc piwo z tym owocem, nie może być źle. Dobra, co jeszcze? Co jeszcze z Juicy Sourze? Ja też nie wiem, zaraz zobaczymy. Nic. Z soli pójdzie tylko naprawdę taki lekki dodatek, żeby podkreślić gładkość tego piwa. Ona nie ma być w ogóle wyczuwalna, no ta gładkość piwa jeszcze oczywiście będzie uspełniona przez płatki i słód owsiany. Nie dodam żadnej tutaj kolendry i nie poleci tutaj żaden chmiel. Zero goryczki, zero hopstędu, zero chmielone zimno. Cały aromat ma pochodzić od laktobacillusów, czyli ma być ewentualnie kwaskowy, cytrynowy, jakiś jogurtowy, na pewno nie kapuściany. No i aromat i smak i soczkowość dopełnią tutaj drożdże, które będą użyte do fermentacji, a będą użyte tutaj drożdże w postaci gęstwy, drożdży Coastal Haze WLP067, soczkowy Hazy Blend do Neipek, który ma wnieść aromaty takie właśnie owocowe, brzoskwiniowe, lekko tropikalne, bardzo dużo fajnych estrów. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o zasyp. Tutaj już się woda do zacierania podgrzała. 22 litry. Dlaczego 22 litry? Bo robię zacieranie w stosunku 1 do 6, czyli kilogram zasypu 6 litrów wody. Dobra. No i dzięki temu zyskam troszkę czasu, żeby nie będę musiał podgrzewać wody do wysładzania i filtracji. Dobra, dzisiaj drugi dzień ważenia Juicy Sour. Teraz właśnie zagotowuje się już zakwaszona brzeczka. Zakwaszała się prawie 24 godziny.
i zakwasiła się do poziomu 3,35, czyli będzie srogi kwas, który będzie kontrowany 350 gramami laktozy. Mam nadzieję, że to będzie dobra ilość do kontry. Tutaj tego piwa docelowo będzie około 12 litrów. 350 gramów, bo nie mam w tym momencie więcej. No i zobaczymy, jak to będzie grało, czy będzie to za dużo, czy będzie to za mało i przy następnym ważeniu tego właśnie stylu będzie można skorygować tą ilość. Dobra, teraz czekam, aż to się zagotuje. Będę od razu instalował do tego chłodnicę, żeby się zdezynfekowała. Myślę, że jakieś pół godziny gotowania i lecimy dalej z tematem. Warka numer 123 Juicy Sour, ważona była 28 marca, dzisiaj jest 31 marca, czyli minęły 3 dni od ważenia. Prawie 2 dni brzeczka się kwasiła przy pomocy Lactobacillus plantarum Sour Peach z Lalemanda i z poziomu około 5 pH zeszło do 3,35, czyli jest to dosyć mocny kwas, ale jeszcze nie taki, co wyżera wszystko dookoła. No i jeżeli chodzi o baling końcowy, to wyszło 15 brixów. Tam z dodatku cukrów, które nie będą fermentowane, dodana była laktoza, 340 gramów. No i przy pierwszej próbie słodyczy jednak stwierdziłem, że ona jest bardzo słabo wyczuwalna i postanowiłem dodać 150 gramów ksylitolu jeszcze dodatkowo. No i w efekcie troszkę przestrzeliłem baling, jeżeli chodzi o styl, bo on ma się mieścić między 10 a 14. Wyszła 15, ale myślę, że będzie ok. Chociaż ten cukier też tak jakby mocno odczucia, przynajmniej brzeczce, odczucia słodyczy nie podniósł. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w gotowym piwie. Wczoraj brzeczka została napowietrzona, zostało dodane około 80 ml bardzo świeży, gęsty Coastal Haze WLP 067 z drożdżowni White Labs i ruszyły bardzo szybko, po około chyba 10 godzinach już fermentacja trwała. Pierwszy krok temperaturowy, jeżeli chodzi o fermentację drożdżową, no to był 18,5 stopnia. W tej temperaturze wystartowały, przeleciały ten prawie jeden dzień, no i dzisiaj już podbiłem temperaturę do 20 stopni i podejrzewam, że jutro już wiadro wystawię tutaj do warunków kuchniowych, czyli około 22-23 stopnie. Myślę, że już ten główny etap fermentacji jest praktycznie za nami, bo on gdzieś tak powiedzmy 2-3 dni trwa, no i raczej już nic się złego nie naprodukuje w tym piwie, że chodzi na przykład o alkohole wyższe, no i zwolnię lodówkę, będę mógł tam wstawić inne piwo na Cold Crusha. No i to generalnie tyle, jeżeli chodzi o warkę numer 123. 1 kwietnia, prima aprilis. Ale nic tutaj, co mówiłem, ściemą nie było. Także, no, sytuacja rozwojowa. Tymczasem tyle, jeżeli chodzi o warkę numer 123. 1, 2, 3. Następna warka, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo co. Podrzućcie może jakieś pomysły, co tu teraz może uważać, bo pomysłów jest dużo, ale może wy macie jakieś ciekawsze. Dobra, to tyle, trzymajcie się.